Cześć. Jako że w lotnictwie najważniejsze zaraz po samym lataniu i nawigacji jest komunikacja, powiemy sobie dzisiaj o podstawowym narzędziu, jakiego używamy w czasie komunikacji, szczególnie radiowej, czyli o alfabecie ICAO-owskim. Zapraszam. Alfabet fonetyczny ICAO, zwany również czasem alfabetem fonetycznym NATO, jest to system, który każdej literze alfabetu przypisuje dane słowo. Zawsze jest to słowo, które rozpoczyna się od tej litery. Zaletą takiego rozwiązania jest unifikacja. Dzięki temu piloci z różnych części świata bez problemu zrozumieją się nawzajem. Ponadto alfabet ten jest prosty, jednoznaczny, a dzięki temu, że sylaby tych słów się nie powtarzają, tak samo jak ich znaczenie nie jest nawet podobne, jest on bardzo odporny na zakłócenia, dzięki czemu nawet fragment wypowiedzi może zostać bez problemu zrozumiany. Przejdźmy sobie zatem szybko przez cały alfabet. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-ray, Yankee, Zulu. Jak widać, słowa są raczej proste i raczej ciężko pomylić je wzajemnie ze sobą. Alfabetu takiego używamy w komunikacji radiowej, na przykład mówiąc o znakach samolotu. Dla przykładu, znaki tego samolotu to Sierra Papa Lima Whisky Papa. Alfabetu ICAO-owskiego używamy również do transmisji nazw punktów nawigacyjnych. Przykładem zastosowania alfabetu może być również podawanie kodów lotnisk. Na przykład dla Krakowa będzie to Echo Papa Kilo Kilo, a dla Okęcia Echo Papa Whisky Alfa. A teraz, znając już zasady alfabetu ICAO-owskiego, spróbuję rozszyfrować wiadomość. Delta Alfa Juliet, Sierra Uniform Bravo Alfa. Dziękuję Ci za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.